Halo, halo, cześć. O, witam, witam, witam wszystkich. Zapraszam na szkolenie. Mam nadzieję, że już sobie siedzicie wygodnie. Zaczniemy tutaj najpierw od takiej, od Jakuba, który właśnie jest właścicielem Open Security, który też nas przeprowadzi trochę wstępu, jeśli chodzi o wprowadzenie do samych testów bezpieczeństwa. Tutaj Jakub, Kuba, zapraszam. Okej, okay, cześć. Słuchajcie, miło mi Was powitać. Mam nadzieję, że gdzieś tam te kilka godzin, które dzisiaj zaplanowaliśmy, będą dobrze spełnionym czasem. Ja będę tylko przez pierwszą, niecałą, myślę, godzinkę z Wami, ponieważ przygotowałem taki wstęp trochę teoretyczny do testów bezpieczeństwa. Zakładam, też tak patrząc po profilach, po tym jak się przedstawialiście na Discordzie, zakładam, że sporą część osób stanowią osoby, które mają doświadczenie IT, natomiast niekoniecznie jest to doświadczenie związane z cyberbezpieczeństwem, z testowaniem bezpieczeństwa. I w związku z tym przygotowałem takie kilka dosłownie slajdów takiego teoretycznego wprowadzenia dotyczącego jakichś kwestii związanych z terminologią, z przepisami prawa, taką wiedzę ogólną, którą warto mieć, zanim w ogóle zajmiemy się bezpieczeństwem, żeby gdzieś tam w tej terminologii się poruszać. I takie wprowadzenie, myślę, 30-40 minut mi to zajmie. Natomiast później opuszczam Was, zostawię Was w rękach Piotra i on już kwestie praktyczne będzie z Wami omawiał. Jeżeli mielibyście jakieś problemy techniczne, dawajcie znać na Discordzie też. Ja będę, mimo że już się później wyłączę, będę śledził, czy tam jakieś pytania się nie pojawiają. A teraz przejdźmy sobie w takim razie do tej prezentacji, do wprowadzenia w tematykę testów bezpieczeństwa. Zacznijmy od takiej podstawowej rzeczy. Pojęcie hakera kojarzone z cyberprzestępcą. Jest to taka rzecz, która może nie jest to rzecz bardzo istotna, natomiast warto gdzieś tam w kontekście zajmowania się bezpieczeństwem mieć taką świadomość, że przez część środowiska związanego z bezpieczeństwem nazywanie przestępców hakerami może być dosyć źle odbierane. To wynika z tego, że pojęcie haker historycznie ono nie było nacechowane tak pejoratywnie. Ono najczęściej oznaczało osoby, które miały dużą wiedzę, miały potencjał, potrafiły dużo zdziałać przy użyciu swojej wiedzy, natomiast nie miały żadnych takich pobudek niskich, które by ich kierowały w kierunku jakiejś przestępczości, jakiegoś zarabiania na tej swojej wiedzy. To byli najczęściej hobbyści i są do dzisiaj, co warto wspomnieć, są tak zwane hackerspace'y, chociażby w różnych miastach, również polskich, gdzie tego typu osoby się zbierają, wymieniają się wiedzą, pracują wspólnie nad jakimiś fajnymi projektami i często te środowiska się oburzają, jeżeli gdzieś tam w mediach pojawia się informacja, że haker się włamał albo że haker coś wykradł. Znam chociażby osoby związane z Fundacją Wolnego Oprogramowania, które też często pisały do różnych mediów takie sprostowania, czy żądanie sprostowania, jeżeli ktoś nazwał przestępcę hakerem. Ale nie jest to może rzecz, którą jakaś bardzo tam powinniśmy się nad tym zajmować. Chociażby w ostatnim tygodniu tak sobie obserwowałem i Niebezpiecznik, i Securak, i inne portale, które zajmują się tematyką bezpieczeństwa, często pisały o hakerach jako o złodziejach, ale też w komentarzach widziałem, że pojawiała się zaraz cała seria takich uwag, że to napiszcie, że nie hakerzy, tylko napiszcie, że to przestępcy, czy to złodzieje coś tam zrobili w kontekście na przykład włamania do CD projektów. Także taka rzecz może nie bardzo ważna, ale warto mieć taką świadomość. Ponieważ to pojęcie hakera było takim pojęciem, czy dalej jest tym pojęciem, które jest niejednoznaczne i różnie jest interpretowane, to w branży pojawiły się takie określenia bazujące na kolorach kapeluszy. Białe kapelusze, czarne kapelusze, czyli zaczęto tym kolorem białym oznaczać tych pozytywnych, etycznych hakerów, pentesterów, którzy działają zgodnie z przepisami prawa i tylko na zlecenie właścicieli danych systemów je testują. Natomiast tymi czarnymi kapeluszami cyberprzestępców, takich hakerów, którzy gdzieś tam z tą swoją wiedzę i potencjał wykorzystują do tego, żeby zarobić, żeby coś wykraść, żeby zniszczyć, a czasem nawet nie jest jakaś duża wiedza i potencjał, tylko jest to korzystanie z gotowych narzędzi, więc tak
punktu widzenia tych białych hakerów, ci czarni hakerzy no, są tak dosyć źle odbierani. Natomiast wytworzyło się też w międzyczasie coś takiego, coś pośrodku. Pojawili się różnego rodzaju haktywiści nazywani szarymi kapeluszami. I tutaj można wspomnieć takie grupy hakerów, które wykorzystują tą swoją wiedzę i umiejętności w sposób nie do końca zgodny z prawem, ale robią to w jakimś szczytnym celu. Takim przykładem, o którym ostatnio chociażby czytałem, są grupy hakerów ukraińskich, którzy dosyć aktywnie walczą z propagandą Putina, która w Ukrainie dosyć szeroko działa i różne wpływy polityczne próbuje w ten sposób promować. Polecam przy okazji bardzo ciekawa książka Trolle Putina, jeżeli nie mieliście okazji, to fajnie opowiada o tym całym świecie i tam jest dosyć dużo też o tych grupach aktywistów ukraińskich opisane. Idźmy dalej. W firmach, gdzie są budżety na to i jest taka możliwość, żeby powołać jakieś większe działy bezpieczeństwa zajmujące się obroną infrastruktury, jakiś czas temu stwierdzono, że inwestowanie całych pieniędzy w osoby, które zajmują się tylko zabezpieczeniami, albo inwestowanie całych pieniędzy tylko w osoby, które zajmują się tym ofensywnym testowaniem bezpieczeństwa, nie sprawdza się tak dobrze jak podzielenie ról, jak zbudowanie sobie takich dwóch niezależnych teamów, z których jeden będzie cały czas próbował testować i atakować infrastrukturę firmy, a drugi będzie cały czas próbował bronić. I taki podział tam, gdzie się te działy bezpieczeństwa takie większe pojawiły, taki podział na Red Team związany właśnie z tym ofensywnym testowaniem bezpieczeństwa i Blue Team zajmujący się obroną, zajmujący się hardeningiem, czyli takim poprawianiem, utwardzaniem, tak tłumacząc wprost, konfiguracji systemów, że to się dużo lepiej sprawdza niż inwestowanie tylko w jeden rodzaj bezpieczeństwa. I w związku z tym w większych instytucjach takie działy, takie role się pojawiły. Pojawiło się też znowu coś takiego pośrodku, tak zwany purple, czasem to jest team, czasem to jest jedna osoba, która ma funkcję takiego łącznika, jest na przykład dobrze zorientowana w tym, co robią red teamowcy i dostarcza informacji blue teamowcom na temat tego, w jaki sposób się przed tymi atakami ze strony red teamu obronić, jakie dodatkowe zabezpieczenia czy utwardzenia systemów należy wdrożyć. Aspekty prawne. W Polsce jeszcze 3-4 lata temu, o ile dobrze pamiętam, był duży problem, jeśli chodzi o testowanie bezpieczeństwa. Wynikał on z tego, że przepisy prawa, które obowiązywały, były na tyle nieprecyzyjne, czy nawet precyzyjne, ale niesprzyjające czemuś takiemu jak testowanie bezpieczeństwa systemów, że zabraniały nawet posiadania jakichkolwiek narzędzi związanych z testowaniem bezpieczeństwa. Samo posiadanie chociażby płyty, czy jakiegoś obrazu systemu, czy oprogramowania służącego do testowania bezpieczeństwa było zgodnie z prawem zabronione. I ponieważ różne środowiska zajmujące się testowaniem tego bezpieczeństwa chciały to zmienić, gdzieś tam apelowały o to, żeby te przepisy trochę zmodyfikować, to pojawiło się chyba właśnie około 3 lat temu taki dodatkowy zapis artykuł 269c w kodeksie karnym, który mówi o tym, że tym karom związanym z naruszeniem bezpieczeństwa systemów nie podlegają osoby, które robią to w celu zabezpieczenia tych systemów i które niezwłocznie powiadomią ich właściciela o tym, co znalazły, czy powiadomią go, w jaki sposób te systemy zabezpieczyć. Ale tylko pod warunkiem, że te ich działania nie spowodowały jakichś szkód po stronie właściciela danego systemu. I to było niestety takie trochę wylanie dziecka z kąpielą, bo zamiast zapisać to w prosty sposób, że testy bezpieczeństwa są dozwolone wtedy, jeżeli właściciel systemów je zlecił lub wyraził na nie zgodę, to zapisano to w taki sposób, że tak naprawdę każdy w tej chwili teoretycznie jest w stanie testować, kombinować coś przy naszych systemach i gdy zostanie złapany, dotłumaczyć się, że on to robił zgodnie z artykułem 269c, że on chciał znaleźć zabezpieczenie i chciał nas o tym powiadomić. Natomiast jest to taka kwestia bardzo śliska. Tak naprawdę no z jednej strony on się może bronić, z drugiej strony nie może założyć, że te jego działania, nawet jeżeli to było jakieś proste skanowanie portów, że one nie wyrządziły jakiejś szkody, bo tak tutaj mamy to ostatnie zdanie w tym artykule, że to wszystko jest ok, pod warunkiem, że te działania nie wyrządziły szkody. Natomiast właściciel systemu zawsze może taką szkodę stwierdzić. Nie będziemy w stanie się bronić, jeżeli on nam powie, że nawet nasze proste jakiś rekonesans gdzieś tam mu
zaszkodził, a ja znam takie przypadki z własnej praktyki, gdzie zwykłe skanowanie portów w trakcie testów powodowało na przykład zawieszenie centrali telefonicznej jakiegoś starego typu albo restart jakiegoś switcha, więc nie można zakładać, że jakieś proste nawet działania będą dla właściciela systemu niezauważalne czy nieszkodliwe i warto z tym uważać. Warto jednak nie robić takich działań w stosunku do systemów, co do których ich właściciel o tym nie wie i albo nam tego wprost nie zlecił. To jest taka uwaga, przestroga też, żeby za dużo może przy cudzych, przy obcych systemach nie kombinować. Co dalej? Kolejna rzecz, którą warto znać, jeśli chodzi o terminologię, to jest taki podział na testy black box i testy white box. To są takie dwa terminy, które mówią nam, co my jako osoby testujące dany system lub ewentualnie potencjalny intruz, co wie na temat tego systemu. Jeżeli nie wiemy na temat tego systemu nic albo prawie nic, to są to takie testy typu black box, czyli my musimy zbadać bezpieczeństwo takiego czarnego pudełka, no czegoś, co tylko ktoś nam podał albo jakiś zakres adresów, albo nawet nie podał nam zakresu adresów, tylko podał nam nazwę firmy albo domenę, po to, żebyśmy my z punktu widzenia takiego potencjalnego intruza, chcącego tej firmie zaszkodzić, stwierdzili, co on byłby w stanie zrobić. I testy black box dokładnie to odzwierciedlają. Natomiast testy white box to są takie testy, w których my jako testujący mamy już jakąś albo szerszą wiedzę, albo wręcz mamy konkretne dostępy do systemów, po to, żeby już nie sprawdzić zagrożenia tylko z punktu widzenia potencjalnego anonimowego intruza, ale sprawdzić na przykład też zagrożenia z punktu widzenia użytkownika danego systemu, czy użytkownik, który ma login i hasło do danego systemu, byłby w stanie w tym systemie zrobić coś, czego domyślnie zrobić nie powinien, czyli na przykład podnieść sobie uprawnienia, dotrzeć do jakichś danych, które teoretycznie powinny być dla niego niedostępne. Testy whitebox czasem też obejmują analizę na przykład kodu źródłowego w aplikacji. Jest to takie wpuszczenie już testującego głębiej w infrastrukturę, danie mu dostępu czy do systemów, czy do źródeł. Często też spotyka się takie podejście w testach penetracyjnych od testów black box do testów white box, czyli że najpierw próbujemy tym black boxem z poziomu takiego anonimowego intruza zobaczyć, co jesteśmy w stanie na temat infrastruktury firmy się dowiedzieć, jak ewentualnie naruszyć bezpieczeństwo czy zaszkodzić. Natomiast w pewnym momencie mówimy zleceniodawcy, ok, jesteśmy na tym i na tym etapie, nic więcej nie znaleźliśmy. Jeżeli macie może jakieś systemy, których nam się nie udało w rekonesansie znaleźć, bo są gdzieś w innym miejscu, pod inną adresacją IP, niepowiązane z wami w taki oczywisty sposób, to możecie teraz dać nam zestawienie czy dostęp do tych systemów i dodatkowo zbadamy je dalej. Natomiast to musi być wyraźnie gdzieś tam na etapie podpisywania umowy, dogadywania się ze zleceniodawcą ustalone, który rodzaj tych testów i które podejście wybieramy. I to grey box to właśnie jest takie podejście pomiędzy, czyli trochę black box i trochę później white box na bazie tego, co od zleceniodawcy dostaniemy. Tu na ekranie widzicie jeszcze taką grafikę w Wikipedii, jest przy opisaniu tych testów, jest jeszcze taki podział nie dwustopniowy, tylko nie jednowymiarowy, tylko dwuwymiarowy, gdzie oprócz tego, co my jako testujący wiemy na temat systemów, to jest jeszcze też spojrzenie na to, z punktu widzenia właścicieli tych systemów, czyli administratorów na przykład systemów w firmie, czy oni wiedzą coś na temat tego, że testy się odbywają lub czy nie wiedzą, bo może być tak, że testy zleca właściciel firmy czy jakiś menedżer, ale nie informuje o tym swojego zespołu i wiadomo, że jeżeli oni będą wiedzieć, że w tym i tym dniu zaczynamy testy, no to oni będą spięci siedzieć gdzieś tam przy systemach monitoringu i próbować reagować na to, co się dzieje, natomiast jeśli nie wiedzą nic, to najczęściej te testy będą miały dużo lepszy efekt. Dobra. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o testy penetracyjne. Testów, jeśli chodzi o metodyki wykonywania testów penetracyjnych, jest przynajmniej kilka takich popularnych. Jedną z popularniejszych jest OSSTM, czyli Open Source Security Testing Methodology. Natomiast niezależnie od tego, jaką metodologię badania bezpieczeństwa sobie wybierzemy, to w większości z nich cechą wspólną jest taki podział na różne etapy i tutaj mamy taki obrazek, który pokazuje nam różne etapy, przez które w trakcie wykonywania testów bezpieczeństwa przechodzimy.
Pierwszy z tych etapów to jest ustalenie w ogóle tego, co będzie wchodziło w zakres testów. Chodzi o to, żeby uniknąć takiej sytuacji, że my dostajemy zlecenie na przetestowanie jakichś systemów i nagle w trakcie testów okazuje się, że jakiś system, który miał tym testom nie podlegać, my naruszyliśmy jego bezpieczeństwo, spowodowaliśmy jakiś problem. No żeby tego uniknąć, żeby ta sytuacja między zleceniodawcą a zleceniobiorcą była jasna, to warto sobie bardzo precyzyjnie zdefiniować zakres testów, co będzie wchodziło i zakres w sensie skali, które konkretne systemy i zakres też w sensie tego, co my na tych systemach będziemy próbowali zrobić, czy to na przykład będzie tylko rekonesans, czy to będzie też próba eksploitacji, wyciągnięcia danych, tak żeby, no, żeby nie było jakichś później problemów z tego powodu. Kolejny etap, gdy już mamy określony zakres, mamy podpisaną umowę, to jest taki rekonesans informacyjny. To jest coś, co dzisiaj głównie Piotr będzie Wam pokazywał narzędzia do tego i jak do tego podchodzić. I rekonesans informacyjny ma na celu zebranie właśnie, zwłaszcza w przypadku tych testów blackboxowych, zebranie jak największej ilości informacji na temat systemu zleceniodawcy z takich ogólnodostępnych źródeł, bo ten rekonesans informacyjny to często też jest nazywany OSINT-em, czyli taki Open Source Intelligence, czy biały wywiad po polsku, to jest zbieranie informacji z ogólnodostępnych źródeł, czyli chociażby z takich systemów jak DNS-y, jak jakieś bazy RIPE, to co w internecie w różnych miejscach można znaleźć, nawet z użyciem zwykłej wyszukiwarki, Google Hacking, takie pojęcie. To są rzeczy, które w ramach rekonesansu robimy i one mają na celu przejście do punktu trzeciego, czyli wykrycia jak największej ilości systemów, usług powiązanych z daną infrastrukturą czy z danym zleceniodawcą. W momencie, gdy mamy już taką inwentaryzację tych wszystkich systemów, przechodzimy do punktu czwartego, do enumeracji, czyli do ustalenia, zrobienia sobie też takiego katalogu, jakby do ustalenia tego, jakie wersje, jakich systemów są używane w danej infrastrukturze. Głównie chodzi tu o chociażby taka rzecz jak ustalenie otwartych portów, po to, żeby zdefiniować, jakie usługi na tych portach działają, jaka wersja oprogramowania jest używana przez daną usługę, tak zwany banner grabbing, czyli rozpoznawanie na przykład usług po tym, jak one się na danym porcie zgłaszają, jakimi komunikatami, jakimi tekstami, każdą usługę da się w taki sposób ustalić. W momencie, gdy mamy informacje o tym, jakie usługi w jakich wersjach są wykorzystywane, przechodzimy do mapowania podatności do punktu piątego, czyli szukamy informacji na temat tego, jakie dziury, jakie luki bezpieczeństwa w danych systemach używanych w tej infrastrukturze były dostępne. Tutaj do tego są narzędzia, które pozwalają to w znacznej mierze automatyzować. Mamy zwłaszcza całą gamę tak zwanych skanerów podatności, które nam to ułatwiają. Natomiast no, można teoretycznie robić to też ręcznie na zasadzie, że sobie skanujemy zwykłym Nmapem nawet jakieś porty, nawet w Nmapie jest dodatkowy moduł, który pozwala, taki skrypt, który pozwala od razu tę wersję usług zamienić na numery podatności CVE. O tym też jeszcze pewnie będziemy mówić. Kolejny punkt, social engineering. Na tym etapie wykorzystujemy tą wiedzę, którą zdobyliśmy w poprzednich punktach, bo informacja na temat tego, że klient posiada jakąś podatność w systemach, może być wykorzystana do tego, żeby pracownikom podesłać jakiś spreparowany albo załącznik, albo link, który tą podatność pozwoli wykorzystać. I punkt siódmy, eksploitacja, czyli na tym etapie to, co już się dowiedzieliśmy o systemach, próbujemy wykorzystać, czyli próbujemy skorzystać z narzędzi, które pozwolą nam przełamać zabezpieczenia, przełamać czy wykorzystać jakąś dziurę, na przykład przepełnienie bufora w jakimś systemie lub inną podatność, do tego, żeby w jakikolwiek sposób uzyskać dostęp do tego systemu, czy to dostęp taki w sensie bezpośrednim, że mamy po prostu dostęp zdalny, jesteśmy w stanie się tam zalogować, czy to dostęp na zasadzie takiej, że jesteśmy w stanie zmodyfikować w tym systemie jakąś informację, albo że jesteśmy w stanie jakieś informacje z tego systemu wyciągnąć. Kolejny etap, punkt ósmy,
eskalacja uprawnień w momencie, gdy do danego systemu już się w jakiś sposób dostaliśmy, mamy do niego dostęp, to najczęściej mamy uprawnienia usługi, której podatność wykorzystaliśmy. Czyli jeżeli na przykład mamy jakiś błąd w serwerze www, jakąś podatność, którą już wykorzystamy, to najczęściej w danym systemie dostajemy dostęp z uprawnieniami tego serwera www i musimy sobie uprawnienia w jakiś sposób podnieść do tego, żeby móc jakieś dalsze szkody w tym systemie wyrządzić. I do tego służą albo znowu kolejne podatności. Głośno ostatnio było o takiej podatności w poleceniu SU w systemach linuxowych, które umożliwiało dowolnemu użytkownikowi systemu podnieść sobie uprawnienia do roota, i od czasu do czasu w różnych systemach takie rzeczy są znajdowane, więc też warto mieć taką wiedzę na temat tego, jakie podatności w których popularnych systemach możemy wykorzystać do tego, żeby sobie uprawnienia podnieść. Punkt 9, zarządzanie dostępem. W momencie, gdy już w jakiś sposób do systemu się dostaliśmy, gdy już sobie podnieśliśmy uprawnienia, no to my powinniśmy sprawdzić, tak jak to by potencjalni intruzi sprawdzali, co jesteśmy w stanie zrobić, żeby ten dostęp uzyskać, żeby to nie było tak, że po wyłączeniu komputera czy systemu, do którego się dostaliśmy, my ten dostęp tracimy, czyli takie popularne działanie ze strony na przykład złośliwego oprogramowania, że coś tam do rejestrów, do autostartu systemowego jest dodawane po to, żeby dane złośliwe oprogramowanie po restarcie komputera się też uruchomiło, żeby jakiegoś backdoora uruchomiło, które da dostęp intruzom do tego systemu. To zarządzanie dostępem, ono w przypadku realnych ataków ma miejsce, w przypadku testów bezpieczeństwa, no czasem się to robi, czasem się tego nie robi, po to żeby sprawdzić, co ewentualnie intruz byłby w stanie zdziałać i jak sobie ten dostęp zapewnić na przyszłość. I dokumentacja i raportowanie testów to jest rzecz oczywiście ostatnia. Ja myślę, zobaczymy jeszcze, jak to nam przez te cztery cykle tutaj pójdzie i jak będziemy wyglądali z czasem. Ja być może przygotuję jeszcze osobną taką część wystąpienia dotyczącą właśnie takich kwestii jak raportowanie, jak ocena ryzyka, jak ocena podatności pod kątem tego, na ile one są krytyczne, na ile nie, tak żebyśmy też może byli w stanie sobie o tym powiedzieć, ale dzisiaj tak tylko tytułem wstępu, że jest to ostatni z tych etapów testów penetracyjny. I przechodzimy do rzeczy kolejnej. Narzędzia, czyli co jest wykorzystywane podczas testów bezpieczeństwa. Nie będziemy tutaj omawiać szczegółowo każdego z tych narzędzi, które mamy na ekranie. Ja je podałem tak przykładowo. Część z nich w ramach tych naszych szkoleń na pewno zobaczycie i Piotr też będzie dzisiaj niektóre z nich wykorzystywał. Natomiast taka istotna informacja, żeby gdzieś tam myśląc o tych testach, tak naprawdę nie szukać jakichś narzędzi komercyjnych, nie szukać narzędzi, które ktoś tam sprzedaje i informuje, że one są super, bo tak naprawdę większość testów jesteśmy w stanie wykorzystać z użyciem jednego tylko systemu Kali Linuxa. Kali Linux jest dystrybucją, którą gdzieś tam pewnie, jeżeli interesowaliście się bezpieczeństwem, to kojarzycie. Dystrybucją open source'ową, gdzie setki narzędzi też open source'owych do testowania bezpieczeństwa się znajdują i tak naprawdę większość rzeczy jesteśmy w stanie zrobić z użyciem tego tylko systemu. Dużą częścią tego Kali Linuxa jest też takie środowisko Metasploit i to środowisko Metasploit to jest też cała masa narzędzi, które są dostępne standardowo w Kali Linuxie, więc tak naprawdę do tej jednej dystrybucji można się ograniczyć. Jakieś narzędzia dodatkowe, które czasem są jako jakieś skrypty czy oprogramowanie na GitHubie udostępniane, też można w Kali Linuxie sobie później pododawać i tak naprawdę to jest jedyne, co nam wystarczy do takich testów bezpieczeństwa. I ostatnia rzecz, tu jeszcze to taki przykład, że te narzędzia, często są to narzędzia takie, które są rozwijane gdzieś tam z nastawieniem na to, żeby były aktualne i żeby były skuteczne, niekoniecznie ładne i niekoniecznie łatwe w wykorzystaniu, więc często są to narzędzia konsolowe, które trzeba sobie trochę przebić się przez dokumentację, poczytać jakieś helpy, żeby z nich korzystać, natomiast no, wynika to z tego, że ich autorzy nie skupiają się na tym, żeby one były łatwe w użyciu i piękne,
nie? Tylko żeby działały i żeby były skuteczne. Jeśli chodzi o sprzęt, o to, co nam może być potrzebne w testach bezpieczeństwa, to tak naprawdę nie ma tutaj jakichś wielkich wymogów. Zwykły komputer, zwykły laptop z jakimś w miarę wydajnym procesorem, ale też nie ma tutaj jakichś wielkich wymogów, żeby to było nie wiadomo jak sprawne. Przydać się może karta graficzna. Karty graficzne wykorzystuje się głównie do łamania haseł i to swego czasu było rzeczywiście takie jedno z podstawowych wyposażeń, w które powinniśmy się zaopatrzyć, przygotowując się do testów bezpieczeństwa. Natomiast ostatnio nawet te karty graficzne nie są potrzebne, bo pojawiły się środowiska cloudowe. Na Open Security ja pisałem zresztą taki jeden z popularniejszych artykułów. Jak wejdziecie na główną stronę, to gdzieś tam jest na temat łamania haseł z użyciem systemów w środowisku AWS-owym, jak można sobie tam wirtualną maszynę wyposażoną w 8 kart takich typu Tesla V100, czy najwydajniejszych, jednych z najwydajniejszych kart graficznych, nawet na godzinę wypożyczyć za około 100 zł i tak naprawdę jesteśmy w stanie przez godzinę na takim systemie wykonać wiele więcej prób, niż byśmy przez setki godzin, czy nawet dni na zwykłym laptopie z jakimś tam superkomputerem byli w stanie przeliczyć, bo to są różnice w orzędzie wielkości, tak? To z tego co pamiętam pół terahasza na sekundę w przypadku MD5 można było wyciągnąć. I karta Wi-Fi to jest jedyna rzecz w zasadzie tak naprawdę, którą trzeba się zaopatrzyć i zaopatrzyć się świadomie, bo do testowania bezpieczeństwa sieci Wi-Fi potrzebne nam są karty, które obsługują tak zwane wstrzykiwanie i są to konkretne chipsety. Popularne bardzo są karty alfa. Karty alfa to są takie karty zewnętrzne na USB z odpowiednio też mocniejszymi antenkami, więc one tutaj są standardem, jeśli chodzi o testowanie bezpieczeństwa, ale jest też parę innych producentów, niektóre te TP-Linki też to obsługiwały, można sobie tam zawsze znaleźć i jak będzie potrzeba, to jeszcze tą informację gdzieś tam dokładną wam przekażemy. Słuchajcie, i to tyle, jeśli chodzi o ten wstęp, o to, co jako taki ogólny zarys, żeby gdzieś tam osobom nie mającym zupełnie do czynienia z bezpieczeństwem gdzieś przybliżyć ten temat i trochę naświetlić. Dziękuję wam, oddaję głos Piotrowi, ja będę gdzieś tam śledził też równolegle na Discordzie, gdyby była jakaś potrzeba jeszcze coś wspomóc, to będę dostępny, a na razie wam dziękuję.